Cześć, witajcie. Postanowiłem się po raz kolejny wybrać do lasu, korzystając z pięknej, wręcz letniej pogody. Po kilku tygodniach chłodów zrobiło się cieplutko. Dopadało jeszcze trochę w tygodniu deszczu. Spadło jeszcze kilkanaście litrów. Więc myślę, że jest to taka idealna pogoda na pojawienie się grzybów. Oglądam filmy pokazujące, że wszędzie gdzieś w Polsce zbierane są grzyby i to często niejednokrotnie właśnie prawdziwki, bardzo szlachetne grzybki. No ja w ubiegłym tygodniu znalazłem tutaj kilka opieńków i to wszystko, więc postanowiłem, że sprawdzę, jak wygląda sytuacja na chwilę obecną, bo mówię, nawet tych muchomorków nie znalazłem. Więc idę, zobaczę, jak to wygląda w tej chwili ta sytuacja. Zabrałem ze sobą również sprzęt, mam aparat, wziąłem lornetkę. Także ewentualnie, mówię, gdyby nie udało mi się cokolwiek znaleźć, to chociaż sobie zrobię kilka zdjęć, kilka fotografii, może zaobserwuję coś. Może uchwycę jakieś uciekające zwierzęta. No teraz jest taka pora, że szukają te zwierzęta pożywienia na pola, skończyło im się jedzonko, więc powinny szukać w lesie. Także czekajcie na dalszą część relacji. Słuchajcie, już niejednokrotnie powtarzałem, że u mnie te lasy są bardzo dziwne. Zobaczcie, tu drzewa nawet w powietrzu rosną. Także nie ma co się dziwić, że nie ma grzybów, a że nie mogę niczego tutaj znaleźć. Ale zapach jest niesamowity. Las jesienią to jest po prostu coś cudownego, zwłaszcza w taką pogodę, jak jest dzisiaj. Po prostu to wszystko tętni życiem jeszcze. Słychać świergot tych ptaków, czuć zapach. No i ta gra barw, kolorów. No może tutaj tak nie widać jeszcze, ale w innym miejscu na pewno to wygląda bardziej okazale, bardziej fascynująco. Słuchajcie, jestem już w kolejnym lesie. Niestety muszę po raz kolejny stwierdzić, że nic ciekawego nie znalazłem. W poprzednim lesie było kilka opieńków i to wszystko. Żadnych muchomorów, żadnych innych grzybów. Po prostu kilka opieńków i to tyle. Także nie są to grzybowe lasy. Więc nie będę tu już więcej chodził, bo to jest bez sensu. Po prostu o, ewentualnie jeszcze takie grzybki. Ale to już chyba nie zaliczają się raczej do grzybów, które należałoby jeść. Także nie będę przedłużał. Ale słyszę, że tu jakieś ptaszki sobie dzięcią, chyba coś zaczyna działać, więc ja mam tutaj sprzęt. Ustawię się na statywie i spróbuję go tutaj sfotografować. Muszę się pochwalić, właśnie, że takie grzybki znalazłem, także są to opieńki. Niestety innych grzybów tutaj u mnie nie ma w lesie, więc te moje filmy będą takie monotematyczne, zatem nie będę już wrzucał filmów z grzybobrania, ponieważ nie ma to sensu. Nie ma w moich lasach żadnych grzybków, także jedynie gdzieś tam sporadycznie występują opieńki. Także słuchajcie, nie będę przedłużał już tego filmu. Życzę Wam wszystkim wszystkiego dobrego, życzę Wam pogody ducha, pogody za oknem, wszystkiego dobrego. No i abyście mieli trochę więcej szczęścia w życiu niż ja. Także trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was i do następnego.